Drugi dzień we Wiedniu. Teraz wchodzimy do takiego kompleksu pałacowego we Wiedniu. Tutaj musimy kawałek przejść i dalej za 15 minut wejdziemy do zoo, więc idziemy. Witam Was bardzo serdecznie we Wiedniu. Gdzie my idziemy dzisiaj? Do zoo z pandami. Po to tu przyjechaliśmy. To są ulubione zwierzątka Niny. Pandy. Więc ona uwielbia i kocha pandy, więc po to tutaj właśnie dzisiaj jesteśmy, prawda? Tak. Cieszymy się bardzo. Lecimy. Tak, pachnie różami. Zapachu nie nagram, ale pokażę. Mamy mapę, mamy przewodników. Idziemy. No rewelacja. Michał, jak będzie zrobił bam? Który jest? Już bom robi. Idzie się napić chyba. No, idzie się napić. To zobacz, tam są małe, a tutaj są większe. Tam jest druga, zobacz. Tak, ona się chyba wstydzi. Panda nagrywa. Good. No, trzeba kolejna. No, żeś w końcu wyszła, no, ile mogłaś, tam siedzi. Zobacz, będzie sobie jadła. Zobacz. No, tutaj idealnie, już nie będziemy się wchodzić tam do Żyrafa House. Nie? Widzisz? No, można tam wejść, no, zobaczyć. Bo tam jest ta druga chyba, ona no? Nie wyszła. Chyba się przestraszyła. Idzie. Wiesz, jak wyszła, to wszyscy tutaj podbiegli, nie? Panda jest mała, ona się... Idzie druga. Nina, idzie druga. Patrzcie, wychodzi przez bramę, jak normalnie z Jurassic Parku. No, zobacz, no. Co na to panda? Ale ładnie. Trzecia. Trzy są, zobacz. Minuś. Wejdź sobie tutaj wyżej, wejdź sobie tutaj, no. Mama, nie! Nina nie chciała. Nina, i co? To jemy dzisiaj ludzinę? Nie. Masz, możesz dać pandę, bo ci jest pandę. Pan Ziulu będzie oglądać. No ta jest niezła, no. Zobacz, inna mina loda. No to zjedz go. Chodźmy do akwarium. No to...
Tygrys. Tygrys sobie leży u góry, no. Chyba jest najedzony, no, bo ma obgryzioną kość ogromną, więc sobie teraz odpoczywa. Zapraszamy, Koala House. Tak, kupiliśmy malutką pandę. Mamy lody. Lody mamy. Jest, tutaj siedzi. Śpi, jeden egzemplarz. Ale pozycja. Futerko tylko mu widać. Śpi. Tu ma listki eukaliptusa, nie? Żeby do zjedzenia. Szarańcza. Ojo. A na tym blisko jest mały. Widzisz? Taki malutki. Na tym blisko. A, widzę. Ale tam u góry jakie wielkie. No. Tato, tam na listy. To są właściwie pasi koniki, tylko inny kolor. Tutaj jest jakiś pustynny. A widać go? Tak, tu jest. O, cześć. O, to jest świerszcz? Desert coś tam jest. No, ja widziałam świerszcza takiej wielkości właśnie. Zobacz, wiesz? On na pustyni żyje i tutaj ma też stworzone warunki pustynne. Nieźle. Wyglądają jak sztuczne. No, ale chodźmy jeszcze tu zobaczyć. Ej, chodźcie ze mną zobaczyć, bo się boję. To są tylko... To posąg? To są rośliny. Tak, to nie jest prawdziwe, kochanie. To są rośliny, nie ma w porządku.